Cześć! Jestem Karincia i witam Was w czwartym odcinku serii Wszystkie wyzwania parceli w grze The Sims 4. Jestem już po aktualizacji listopadowej, więc w grze już są scenariusze i oczywiście będę wypatrywała, czy jakieś nowe błędy czasami się w grze nie pojawiły. To jest tak naprawdę moja taka pierwsza rozgrywka, można by powiedzieć, po aktualizacji, więc zobaczymy, przetestujemy, czy się czasami coś nowego nie pojawiło. Oczywiście tutaj żadnego scenariusza nie mam aktywnego, bo scenariusze można zaczynać tylko w nowych rodzinach, ale oczywiście kontynuujemy sobie to obecne wyzwanie. Patrycja już usunęła dwa wyzwania, więc jestem z niej bardzo dumna, a w szczególności jestem dumna z tego, że w poprzednim odcinku udało jej się usunąć wyzwanie prostego życia, a więc nie musimy już gotować ze składników. Możemy też sobie brać jedzenie na szybko z lodówki, o tym zapomniałam, ale teraz możemy zjeść sobie coś na szybko, bo jak jest proste życie, to też nie można tego właśnie zjeść sobie coś na szybko robić, a teraz możemy, a więc tak naprawdę Patrycja nie musiałaby już gotować, wiadomo, raz na jakiś czas, jak zbyt długo będzie się żywiła tym szybkim jedzeniem, no to wtedy się będzie źle czuła, więc raz na jakiś czas wypadałoby coś ugotować. Ale będzie nam teraz o wiele łatwiej, w szczególności, że gotowanie w tym domu może się źle skończyć, bo mamy cechę przeklęta i chyba za każdym razem, jak będziemy używać kuchenki, to możemy powodować niestety pożar, tak jak w poprzednim odcinku, więc może być źle. Kilka osób pisało, że powinna była zatrzymać pomidory, jakie mieliśmy, czy ten krzaczek pomidorów, jaki mieliśmy, ale Patrycja nie lubi ogrodnictwa, więc zajmowanie się tutaj krzaczkiem, nie, tutaj przepraszam, tu są rzeczy zainteresowania, widzicie, nie lubi gotowania, umiejętności komediowych, ogrodnictwa, majsterkowania, fotografowania, więc niektóre rzeczy jej się w grze wylosowały już, niektóre sama jej nadałam, więc tutaj nie ma sensu po prostu, żeby zajmowała się krzakiem pomidorów, aby miała tańsze składniki o kilka simoleonów, gdy ona po prostu nie lubi ogrodnictwa, więc według mnie to się wydawało bez sensu, dlatego jej po prostu... Ten krzaczek usunęłam, bo to byłoby niepotrzebna rzecz w jej przypadku, tak mi się przynajmniej wydaje, do robienia, więc dużo lepiej będzie po prostu bez tego krzaczka i tyle, mówię, zaoszczędzenie albo zarobienie kilku simoleonów. W jej przypadku to nie ma znaczenia, my się tutaj kierujemy awansami, a nie pieniędzmi, więc ani simoleonami, więc wydaje mi się, że nie warto, żeby robiła rzecz, której nie lubi, mówię, dla kilku pomidorów, więc dlatego pomidorki w poprzednim odcinku poszły, jak tylko proste życie zostało zdjęte, no bo jakby pomidorki, jakby nie było zdjęte, no to wtedy pomidorki byłyby jej potrzebne, na przykład do zrobienia sałatki ogrodowej, którą można zrobić bez właśnie kuchenki i dzięki temu mogłaby sobie sama gotować. A propos, przypomnieliście mi w komentarzach, że ona... Gdy właśnie wejdziemy w ten stan kontrolowania emocji, tylko to właśnie, gdy mamy plus 10 tego do stanu pogodnego, to ona przecież może wykorzystać ten przypływ emocji i właśnie się w wybraną przez siebie tutaj emocję, bym powiedziała, wprawić, albo bym powiedziała wzmocnić daną emocję, no bo jeśli bym miała na plus jakieś, tutaj mamy akurat zainspirowanie bardzo mocno, to może by nie przeszło, bo to jest tylko plus 4, ale mamy zawsze przypływ emocji na 12 godzin i nie musi być wtedy pogodna przez ten czas, więc to jest bardzo fajnie i tutaj dziękuję za przypomnienie, ale tak jak sobie właśnie grałam moją inną rodzinką, to nie działa, gdy jest ten plus 4 pogodna, dopiero gdy jest plus 10 do pogodnej, to właśnie można zrobić ten przypływ emocji, więc tutaj akurat możemy dzięki temu teraz się bardzo mocno zainspirować, a i trzeba być z tym ostrożnym, bo pamiętajcie, że zbyt dużo na przykład gniewu, zawstydzenia czy rozbawienia może powodować problemy, więc unikałabym tych emocji, żeby czasami wasz sim później za bardzo nie poszalał z emocjami i nie wpadł w śmierć z powodu emocji, więc tutaj na to uważajcie, chociaż nie wiem, czy z tego powodu można umrzeć, czy nie. Wiem na pewno, że nastolatkowie, gdy są w tym swoim nastoletnim, bym powiedziała, szale, to na pewno nie umrą z powodu emocji, ale uważajcie, więc tutaj raczej bym nie testowała tego na kimś, kogo chcecie zatrzymać. Dobra, mamy trzeci poziom umiejętności, o to mi chodziło, więc teraz mamy wszystkie wymagane zajęcia do awansu, więc jutro mamy ostatni dzień jeszcze pracy przed weekendem, więc zobaczymy, czy uda nam się uzyskać kolejny awans. Wątpię, żebyśmy w tym odcinku jeszcze tutaj coś uzyskali, ale być może zawsze trzeba próbować. Widzę, że
nic pożytecznego do jedzenia w lodówce nie mamy, więc sobie zjedzmy coś na szybko. W końcu możemy... O, jogurcik bez laktozy. O, proszę, już dawno nie grałam, kurczę, bez... Właśnie bez tej cechy, bez tego wyzwania właśnie prostego życia, więc nawet nie wiem, jakie są nowe tutaj jedzonka, które są właśnie do gry dodane. Kanapka z serem i szynką chyba była, na pewno z masłem orzechowym była i dżemem. Proszę bardzo, tutaj mamy tani napój gazowany, płatki zbożowe bez laktozy, proszę bardzo, mus jabłkowe, mleko. Dobra, jogurcik bez laktozy może sobie weźmiesz. Ona oczywiście nie jest osobą, która nie toleruje laktozy, ale jak coś, to może się zawsze. Myślę, że Patrycja to jest taka bardziej fit osoba, więc jakby co przypomina jej cechy. Więc jest, ma wysokie wymagania, jest wrażliwa i porywcza, więc ma tutaj całkiem sporo tych negatywnych cech, można by powiedzieć. A propos cechy parceli, te negatywne, które mamy, czyli kocią miejscówkę, psią miejscówkę i gniewne fluidy, również dodałam do koła, więc jakby dostała awans, to wtedy również będziemy mogli się pozbyć ewentualnie tych. To zapewni nam troszeczkę więcej opcji na kole, a więc mniejsza szansa na wylosowanie właśnie na przykład tego, co bym chciała, czyli na przykład właśnie, żeby bez przyłącza nam zniknęło, ale z drugiej strony możemy się pozbawić właśnie cechy typu kocia miejscówka czy psia miejscówka i nie będzie tu już tyle zwierzaków, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest szalona impreza w ogrodach pałacowych. Myślę, że my mamy dość sporo energii. Naprawdę Patrycja ma sporo energii. Nie spodziewałam się tego po niej. Dlatego pójdźmy sobie na tę imprezę. Jak nas zapraszają, to chodźmy. Myślę, że Patrycja na pewno by poszła. O, widzę, że tutaj się zmienił przycisk a propos rzeczy typu wydarzenia. Tego przycisku wcześniej nie było, bo oczywiście jak ktoś ma scenariusz aktywny, to właśnie ma tutaj coś takiego i można to zamknąć. I albo pokazać i widzę, że to samo wprowadzili dla wydarzeń. Jestem ciekawa, czy to samo jest dla świąt. Jestem bardzo ciekawa, więc oczekuję na jakieś święto czy coś w jakiejś z jednej z moich rozgrywek. Chyba niedługo będę miała w Legacy Short jakieś tutaj święto. A czy tutaj będę miała jakieś święto niedługo? Nie, przepraszam, nie to. Tutaj? Nie, święto dopiero w sobotę będziemy mieli, bo będziemy mieli dzień pirata, więc sobie zobaczymy w sobotę może właśnie, czy nam się pojawi. A i w niedzielę mamy oczywiście dzień zajączka. Dobra, tu oczywiście mam pory roku 14-dniowe. Okej, dobrze, mamy to. A impreza jest tutaj, więc sobie chodźmy. Bardzo fajnie, że teraz to można zwinąć. Podoba mi się, mam nadzieję, że to samo będzie do świąt. I a propos aktualizacji, jak tu już mi gra przypomniała, to oczywiście chciałam wspomnieć o tym, że o aktualizacji listopadowej i scenariuszach zrobiłam odcinek Info Simsów, w których przedstawiam aktualizację właśnie scenariusza, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia. Jak zwykle link będzie w prawym górnym rogu, jakby ktoś chciał zajrzeć. No i dodatkowo oczywiście, tylko w sobotę będzie live, na którym właśnie przejdę jeden z scenariuszy, więc serdecznie Was zapraszam 6 listopada na godzinę 17 na YouTube'a, na mojego live'a, gdzie właśnie pokażę scenariusz Odnaleźć miłość po rozstaniu, a więc serdecznie Was zapraszam, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo postaram się przejść ten scenariusz od początku do końca, więc tak naprawdę od samego początku aż do samego końca, więc aż po ukończenie scenariusza, więc serdecznie zapraszam. Dobra, możemy sobie porozmawiać też z innymi osobami, które tutaj są, z Joaquinem, z Jade, proszę bardzo, więc jak najbardziej widzę, że nawet gwiazdy tutaj przyszły na imprezkę, no bardzo fajnie, więc tutaj sobie chwilę pobądźmy. No, ten przycisk mnie naprawdę zadziwił. Nigdzie nie widziałam, żeby to ktoś o tym mówił, albo żeby to było napisane, ale bardzo się z tego cieszę, naprawdę. Więc cieszę się, że wybrałam Patrycję na osobę, która właśnie poszła na tę imprezę, bo właśnie mówię, takie małe rzeczy, kurczę, po aktualizacji teraz będę odkrywała, można by powiedzieć. Zawsze są jakieś takie właśnie małe rzeczy, które gdzieś tam zostały poprawione i nikt o tym nigdzie nie pisał, więc mnie to naprawdę bardzo cieszy. Taki mały przycisk, a cieszy, a można wszystko ładnie schować, żeby można było coś lepiej zobaczyć, czy coś. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Jestem ciekawa, jak to będzie współgrało właśnie z tym, jakby było właśnie podczas, nie wiem, właśnie święta jakaś impreza, czy właśnie podczas scenariusza, jakieś święto, ale to myślę, że sobie też przetestujemy na live, jak będę robiła scenariusz, jak to będzie razem ze sobą współgrało. Bardziej mnie interesuje na przykład właśnie, gdy podczas na przykład Dnia Miłości pójdę moim simom na randkę, czy będę mogła się przełączać pomiędzy
wydarzeniem, a świętem, bo wcześniej tak nie było, zawsze wydarzenie było tym nadrzędną rzeczą i jakby się później nie można było zobaczyć rzeczy związanym ze świętami. One gdzieś tam w tle działały, ale nie można było tego podejrzeć. Jestem ciekawa, czy dzięki temu będzie właśnie można się przełączać. Jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Możliwości jest dużo i naprawdę jestem o skandy się zaprzyjaźnijmy też. Proszę bardzo, już z tym z Hawkinem widzę, poznałaś. Widzę, że nawet tutaj przyszli do nas, można powiedzieć, mieszkańcy innych krain oraz starsze osoby widzę, więc tutaj mamy mnóstwo różnych osób. O, na przykład o, z Diego Lobo się zaprzyjaźnijmy. Ja sądzę, że jakby to Sanmeishuno wyszło po dodatku Zostań Gwiazdą, dla mnie Diego Lobo czy na przykład Penny Pizzas totalnie powinien mieć jakiś poziom sławy, no ale niestety ten dodatek wyszedł niestety później. Odnoszę się do tego, że na przykład na górze Komorebi mieszkają ludzie, którzy właśnie mają właśnie poziom sławy, jeśli oczywiście macie dodatek Zostań Gwiazdą. Jeśli nie macie tego dodatku, to oni są niesławni, a jeśli macie ten dodatek, to są sławni mieszkańcy góry Komorebi niektórzy, więc fajnie byłoby właśnie jakby można to byłoby zastosować na przykład właśnie do innych dodatków, tak. Wiem, że wstecz się troszeczkę nie da, ale do jakichś takich nowych save'ów jakby mogli to zrobić, to byłoby naprawdę super, bo uważam, że niektórzy simowie właśnie w innych miastach, na przykład w Sanmeishuno, totalnie powinni być sławni. No ale cóż, na przykład Penny Pizzas, ona totalnie powinna być sławna, dlatego na przykład jak zaczęłam grać w serię Gwiazdorskie Życie, to Penny Pizzas zrobiłam gwiazdą, bo uważałam, że totalnie powinna być, a więc macochę Tomka zrobiłam gwiazdą. Jak ktoś oglądał serię i zna, można by powiedzieć, rodzinę Killer, to wie, o czym mówię. Więc zachęcam też do zobaczenia właśnie historii rodziny Killer. A propos Lili Fang, zapraszam, twoja fryzura zawsze będzie mi się kojarzyła z Marią, zawsze jak widzę Lili, to wydaje mi się, że to jest Marysia, ale niestety nie. Mówię oczywiście tutaj o Marysi Killer właśnie z rodzinki Killer. I z tych serii właśnie związanych z tą rodziną. Och, dobra, F-kę mamy. Ja jestem ciekawa, jak długo ta impreza jeszcze będzie trwała. Jeszcze jeszcze 3 godziny, więc bardzo długo. Myślę, że my się szybciej zabierzemy. Z racji tego, że jutro na rano do pracy i idziemy do tej pracy, żeby ewentualnie uzyskać awans, więc tutaj jakbym zostawiała ją w domu, to awans to by na pewno dopiero w poniedziałek mogła rano uzyskać. Tak niestety te półaktywne kariery działają, jak się zostawi syna w domu, więc my na pewno pójdziemy do pracy, aby ewentualnie móc jeszcze w piątek po południu, jak skończy pracę, uzyskać awans. Dobra, ale co? Pierwsza w nocy? Myślę, że do pierwszej w nocy cię zostawię. Ona lubi tańczyć, więc tutaj jak najbardziej może chwilę właśnie sobie jeszcze potańczyć, porozmawiać, a może porozmawiać o strojach, na przykład z Diego. No Diego to totalnie z nim mogłaby sobie o modzie porozmawiać. On zawsze taki szykowny, więc jak najbardziej możesz sobie z nim o modzie porozmawiać. I już pierwsza, niech tylko skończy rozmówkę z Diego. Myślę, że z Diego moglibyśmy się totalnie zaprzyjaźnić. Ja mówię, wiecie, że coś więcej, ale na pewno zaprzyjaźnić się. Myślę, że to jest dobra partia na przyjaciela dla naszej Patrycji. Tak sądzę, ale oczywiście sobie kończymy wydarzenie, żebyśmy mogli iść z powrotem do nas, do domu, bo inaczej by nas nie wypuściło oczywiście. Więc wracamy. My mieszkamy w Glimmerbrook. Muszę sobie zawsze przypominać, gdzie my mieszkamy, żebym pamiętała. Rzadko mieszkam w tym mieście, tak naprawdę nigdy, więc muszę o tym pamiętać. Na szczęście wracając z imprezy nie było w domu żadnych zwierzaków, to mogła spokojnie przespać całą noc i żadne mi się tu nie kręciły i mogłam ją na super szybkim tempie mieć. Ale niestety obudziła się przez nietoperze, a tak nietoperzy plazmowych. Mam nadzieję, że nie zachorujesz, bo to jest możliwe. Tutaj można niestety od tych pełzaków właśnie zachorować jakby co. Więc mam nadzieję, że się tutaj nic nie stanie, bo bym powiedziała, wyleczenie jej z tego mogłoby być trudne. Więc tak, nie. Więc mam nadzieję, że nic tutaj jej nie będzie, że żadna choroba jej tutaj nie wyjdzie, ale chyba jak jeszcze jej nie wyszła, to chyba jej już nie wyjdzie. Ale zobaczymy. O, bardzo rozgniewana, bo najgorszy dzień w życiu cecha, wysokie wymagania, wiadomo. Jak zwykle nam tutaj będą psuły szyki. Dobrze, weźmy sobie coś do jedzenia, może tę kanapkę z masłem orzechowym i dżamam. Proszę bardzo, bo głodna jesteś, później może jeszcze jakąś sobie zrobimy tutaj wewnętrzną harmonię, jakąś medytację przed pracą, żebyś tutaj się troszeczkę odstresowała. Mam nadzieję, że tutaj nie będziesz tutaj jeszcze miała za złe mi tego, że daję ci tutaj szybkie jedzenie. Mam nadzieję przynajmniej. No i co? I później medytuj sobie ładnie.
się zrelaksuj. Zrelaksuj się przed dniem w pracy, bo będzie ci na pewno potrzebny. No, idziemy na 10, więc jeszcze mamy chwilę. Wydaje mi się, że chyba chodzimy teraz później do pracy. Tak mi się przynajmniej wydaje, zdaje, przypomina. Widzę, że oczywiście Lisek nas odwiedził, ale oczywiście Lisku nie masz co tutaj robić, więc my cię za chwilę przepędzimy stąd, bo naprawdę nie ma co. Nie masz co tutaj do roboty, przykro mi. No, chwilę sobie odpocznij. Myślę, że okolice godziny 9. O, już się zbiegają zwierzaki, już się zbiegają, ale widzę, że zawsze te same. Dzisiaj idziesz do pracy, tak jak mówiłam, możesz wstać. Właśnie rozliczono nas z poprzedniego dnia pracy. I wstaniesz mi, bo zawsze jak tutaj masz wstać z tej medytacji, to po prostu zajmuje ci wieki. O, dobra, wstałaś. I co? Ble, mdłości. To nie brzmi dobrze. Nie brzmi dobrze, że masz jakieś mdłości. Nie podoba mi się to. Boję się, że za chwilę mi tutaj powie, że na coś choruję. Mam nadzieję, że nie. O, ale kontrolowanie emocji. Totalnie mogłabym cię teraz przypływ emocji. Inwencja, proszę bardzo, wrzucić jak najbardziej jeszcze przed pracą. Bardzo chętnie chciałabym, żebyś poszła właśnie zainspirowana do pracy, bo mam nadzieję, że to może ci w tej karierze pomoże. Niestety teraz już nie ma emocji wymaganych do pracy właśnie takich zwykłych, tylko do tych aktywnych prac jest możliwość podejrzenia, jaka jest emocja potrzebna, no ale cóż, dobrze. Ale jesteś dzięki temu zainspirowana i będziesz jeszcze przez 12 godzin, więc dosyć długo, a myślę, że te inne negatywne nic nie powinny tobie zrobić. Dobra. Przepędź też kolejnego lisa, bo po prostu nie macie liski co tutaj robić, więc idźcie sobie, po prostu idźcie sobie. Ty za chwilę też pójdziesz do pracy, się ubierzesz w jakiś niedorzeczny strój. Tak, lisek, idź sobie, idź, naprawdę idź. Nie masz co tutaj robić, inne zwierzaczki mogą sobie zjeść z miseczki, jakby potrzebowały. O, i idziesz w swoim wspaniałym stroju, niby rozgniewana, ale powinnaś być nierozgniewana, ale dobrze. Daję jej, żeby pracowała ciężko, bo może, a nuż uda nam się zdobyć awans. Zobaczymy, niestety super szybkiego tempa nie wrzucę, bo mamy mnóstwo zwierzaków na parceli. Ale to może też te, wiecie, te zwierzaki są też dla nas błogosławieństwem, bo na przykład gremliny mi nie przychodzą, jak one są na parceli. Bo pamiętajcie, że właśnie jak zwierzacz jest w domu, to wtedy gremliny nie działają. Ale też na przykład gnomy nie działają, więc o tym, o czym zawsze wspomina Marta, że jak ma zwierzaka, to tam wtedy gremliny i gnomy nie działają, bo one działają tylko, jeśli wszyscy śpią. Na danej parceli jest super szybkie tempo w nocy i pomiędzy sobie tam drugą a trzecią wtedy mogą zadziałać. A jak są zwierzaki i nie śpią, no to nie ma super szybkiego tempa i nie ma działania tych negatywnych cech parceli z drugiej strony. Ja nie wierzę, Patrycja jest nieziemska, udaje się wbić awans po jednym dniu pracy chyba, albo po dwóch, tak, po dwóch, bo w czwartek też pracowaliśmy i udało się, bam, mamy to, brawo, 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 bravissimo, Patrycja, dla ciebie. Jesteś teraz znawczynią zestawów, dodatkowe simolony mamy na godzinę i wydajny pecet, wszystko w jednym, ale oczywiście na razie pecet jest nam niepotrzebny, póki masz cechę parceli bez przyłącza, bo nie będzie w ogóle działał. Oczywiście dalej pracujemy od poniedziałku do piątku, dalej od 10 do 18, więc weekendzik mamy wolny, ale to, że uzyskała awansik, oznacza to, że będzie można usunąć jedno z wyzwań lub jedną z cech parceli, więc już włączam nam piękne koło do losowania i zobaczymy, co tym razem. Fajnie, że nam tak wypada, że usuwamy jedną rzecz po jednym odcinku, no na pewno zawsze tak nie będzie, ale fajnie, że na razie tak nam się udaje, oprócz oczywiście pierwszego odcinka, no bo tam w ogóle nie poszła do pracy albo tylko raz, więc oprócz pierwszego za każdym razem nam się udaje coś usunąć, więc super, no więc wiecie co, jeszcze poczekajcie, jeszcze wyłączę tylko o właśnie głosik, żeby nie było tego głośnego odgłosu i co nam wylosuje? Gniewne fluidy. Miałam nadzieję na bez przyłącza. Ale niestety, dodało nam gniewne fluidy, czyli cechy parceli, które dodałam do koła. No nie wiadomo, jakby to się wszystko obróciło, jakby nie było tych trzech cech parceli. Ale dobrze, żadnego wyzwania nie usunęłam. Usunęłam cechę parceli gniewne fluidy. No cóż, tak wyleciało nam. Trzeba się niestety z tym pogodzić, a więc niestety bye bye koło. Gniewne fluidy dzisiaj usunięte. W sumie z jednej strony dobrze. Co nam dawały gniewne fluidy? Czego się pozbyliśmy?
gniewne fluidy, napięta atmosfera, aha, wpadają częściej w gniew w wyniku podłych lub złośliwych interakcji. No i tak często wpada w gniew, bo jest porywcza, więc ta cecha parceli chyba nam niewiele robiła w przypadku Patrycji, bo ona i tak bardzo gniewna była. Widzę, że dalej musimy rozwijać umiejętności literackie i tym razem też fotografowanie, którego Patrycja nienawidzi, więc to będzie dla niej chyba ciężka rzecz do zrobienia, ale na razie sobie przeczytajmy dalej tę naszą książeczkę, bo jesteśmy zainspirowani w dobrym nastroju, więc damy radę. Jeśli chodzi o fotografowanie, to się chyba wbija w miarę szybko, więc nie powinno być problemu. Gdzieś tam pójdziemy, sobie porobimy zdjęcia z niektórymi osobami, bo myślę, że bardziej porobimy selfiaczki jakieś. No i przy okazji z innymi osobami, a przy okazji też wbijemy z nimi oczywiście relacje. Jestem ciekawa, czy nadal bug na robienie zdjęć z simami działa, więc zobaczymy. A więc może właśnie z Diego sobie zrobimy jakieś zdjęcie, żeby właśnie się z nim przy okazji zaprzyjaźnić, bo naprawdę robienie zdjęć to jest niezły bug na to, żeby szybko zdobywać tutaj przyjaźń z innymi simami. A propos, mamy festiwal, albo zapomniałam, bo mamy festiwal smaku chyba, a więc jedźmy sobie na niego, a co, niech będzie. Patrycja w dzisiejszym odcinku jest naprawdę rozrywkową osobą, dobrze, ale przebierzmy może się w coś normalnego, żebyśmy tak nie latali w tym stroju z pracy, który jest po prostu przeokropny. O, proszę bardzo, od razu lepiej wyglądasz, ale oczywiście wszyscy tutaj widzę, że latają w strojach na ciepłą pogodę, bo jest troszeczkę zimna, ale dobrze, podejdźmy sobie tutaj. No to co, skoro jesteśmy tutaj, to może spróbujmy wziąć udział w tym, bym powiedziała, wyzwaniu Kary. Przy okazji zje coś normalnego, więc może nie będzie miała później mi za złe tego, że cały czas je rzeczy szybkie z lodówki, więc przy okazji zresetujemy jej paletę, można by powiedzieć. No i zobaczymy, czy jej się uda wygrać wyzwanie Kary, czy nie. Pewnie nie, bo pierwszy raz będzie jadła pikantne rzeczy, ale nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Już miałam simów, którzy po pierwszym kęsie wygrywali takie wyzwania, więc nigdy nie wiadomo. Dobra, jeszcze będziesz sobie rozmawiała. Co ty robisz? Co ty robisz, Patrycja? Latasz w tej z powrotem i nie rozpoczynasz wyzwania. Nie lubisz tej? O, właśnie, nie przywykła do jedzenia pikantnych rzeczy. Widzę, że też z Lili porozmawiasz. Może to cię, wiecie, bym powiedziała, rozkojarzy i nie będziesz pamiętała, że masz huchnąć zion tym ogniem i dzięki temu wygrasz wyzwanie. Zobaczymy. Uda się? O nie. Jednak się nie udało. Patrycja zionęła ogniem. Zauważyłam, że musimy też iść siusiu za chwilę, więc niestety... Och, nie dała rady. No niestety, nie dałaś rady, ale za to możesz pójść sobie do publicznej toalety. Jej, co będzie pewnie dla Patrycji równie obrzydliwe, bo jest wrażliwą simką, no ale cóż. Idź do toalety, kochanie, i później może skorzystasz z tej, tutaj bym powiedziała, maszyny do puszczania baniek. Może usiądziesz i wypróbujesz. No bo w sumie troszeczkę poparzyłaś język, więc tam... może by tobie fajnie zrobiło na języczek taki poparzony, banieczki, no ale oczywiście jeszcze tam tuptaj do toalety, więc... O, i od razu lepiej, co nie? Nie będę jej kupowała normalnego jedzenia, bo nie jest głodna, ale mogłabym, ale po co? O, właśnie, ból zatka, tak, i poparzony języczek. I dodatkowo stres z powodu pracy, no tak, no bo dużo pracujesz... Ej, każe tobie ciężko pracować, nie będę się dziwiła, jak za chwilę dostaniesz styl życia pracoholiczki. Masz w ogóle pracoholiczkę? Tak, pracoholiczka w toku, tak. Może będziemy gdzieś tam to balansować tym, że od czasu do czasu będziemy pracować z domu. No ale zobaczymy. Dobra, wypróbujesz to? Usiądziesz? Wypróbujesz? Halo? Może byś, nie wiem, Patrycjo, nie stała, tak bym powiedziała, w baku, jak on tutaj testuje. O, właśnie, banieczki. Tylko byś po prostu usiadła na jednej z wolnych pufek, co? No, dziękuję. I zimno ci jeszcze jest, dobra, za chwilę cię przebierzemy w coś na ciepłą pogodę, czy na zimną pogodę, żeby tobie nie było tak mroźno, gdy wychodzisz. Niestety mamy jeszcze początek wiosny, więc jeszcze wieczorami jest dosyć zimna. Wojco, było dosyć przyjemnie, czy raczej bym powiedziała... Raczej oszołomiło cię tylko. Dobra, no to się przebierz w coś ciepłego, żeby ci też zimno nie było. Nie chcemy przecież ciebie tutaj
bym powiedziała, tutaj zamrozić. Możesz też pójść sobie pooglądać Sofię, bo to chyba Sofia, tak? Tak, Sofia Bjerksen, proszę bardzo, jak tutaj sobie gra na gitarce, przy okazji możesz chwilę porozmawiać z Ewką. A przepraszam, a czy tutaj przyszedł gdzieś może Diego, czy może to nie jego klimaty, bym powiedziała? Gdzie mamy Diego? Diego, halo? Poczekajcie, a jest Diego Lobo, dobra, widzę. Ale nie, no to możemy zaprosić go do spędzenia czasu na tej parceli, bo ja chciałam się z nim zaprzyjaźnić, więc jak najbardziej. Widzę, że Lili Feng też nie, niestety nie przeszła próby ogniowej. No cóż, zdarza się. Krzysztof Bocian, widzę, jakiś tutaj przyszedł. Diego Lobo zaraz tutaj będzie. Super, bardzo fajnie, bardzo miło. To sobie możemy zwinąć, nie będziemy kupować żadnych t-shirtów. To nie jest w naszym stylu. Czekamy, aż Diego się pojawi. Mam nadzieję, że się pojawi. Będę mogła może na nim skupić widok kamery, to będę wiedziała, że tutaj gdzieś się pojawił. Na razie nie widzę cię. Diego. Nie możesz przyjść podczas festiwalu, czy co? Halo, Diego, kochany. No przecież zaprosiłam cię tutaj. I poszła sobie drinka kupić. No ja już widziałam, jak wydała Simolony, że poszła drinka kupić. No dziewczyno. Ach, jestem tylko ciekawa, jakiego drinka żeś zamówiła. No zaraz zobaczymy, co tam za drina. Sobie kupiłaś za 21 simolonów. To nie jest mało. O, przyszedł Diego. Widzę chyba go nawet, co nie? Tak, mamy Diego Lobo, przyszedł. Dobra, co to za drinek? Wkrętaka sobie kupiła. No, proszę. Dobra. Diego sobie dodam do grupy. O, od razu też będę miała go tutaj w grupie, więc będzie mi łatwiej i przyjemniej. O, Judith. Gwiazdo, co ja tam robię? Bąka żeś puściła. No, nieładnie. Dobra. Wypij tego drineczka, chociaż żeby nie było, bo później jak ci zaraz coś zrobię, to sobie... O! Na jeden łyk chyba wzięła go. No ale byłaś sprawniona. Dobra, zrób zdjęcie z... mogę z Diego Lobo? Mogę z Diego Lobo, więc jak najbardziej. Zapraszam, tak jak mówiłam, będziemy ćwiczyć. Halo. Dobra, chodź tutaj razem. Zapraszam. Miałaś zrobić z Diego sobie zdjęcia, więc zapraszam. Zrób zdjęcie z Diego Lobo. I proszę mnie tutaj nie ignorować, kochana. Dziękuję. Zrób zdjęcie z Diego. Zapraszam. No, proszę bardzo. Przy okazji będzie pamiątka. I będzie można na przykład to gdzieś później powiesić na ścianie. Niestety będą to małe zdjęcia, bo są robione oczywiście aparatem w komórce, ale zawsze coś. Proszę bardzo. Mamy. I za chwilę przyjaźń z Diego. Mam nadzieję podskoczy. Zobaczymy. Nie lubi fotografowania. No, ale zobaczcie. Już prawie z nim przyjacielem, no. Proszę bardzo, więc bardzo, bardzo fajnie. Zrób zdjęcie. Jeszcze jedno sobie zrób z Diego, to od razu będziecie przyjaciółmi. No i jeszcze może z kilkoma osobami sobie tutaj zrobię zdjęcie. I dzięki temu... o, i to jest dużo lepsze, proszę bardzo. Dużo lepiej, że tutaj wyjdziecie. Proszę bardzo, to mi się bardziej podoba. To na pewno na ścianę będzie mogło trafić. No, bo tutaj wasze buźki ładnie widać razem. Bardzo mi się to podoba. No i pewnie od razu jesteście... no, prawie najlepszymi przyjaciółmi. Super. Ile tobie tam brakuje do tego poziomu fotografowania? Jeszcze pół, o, jeszcze 50%, więc myślę, że za chwilę fajnie sobie to wbijemy. Nareszcie Patrycja uzyskała drugi poziom fotografowania, ale musiała zrobić mnóstwo zdjęć, żeby do tego dojść. Gdzie 40, czyli 8, z 8 osobami musiała zrobić zdjęcia. Niestety strasznie jej zabawa poszła w dół. Czy ty lubisz śpiewanie? Kochana, nie, wewnętrzna harmonia i taniec, więc boję się, że jakbym pewnie poszła nią na karaoke, no to niestety nie będzie to, bym powiedziała, z pożytkiem dla niej, bo niestety pewnie by mi za chwilę powiedziała, że nie lubi karaoke, ale możecie w takim razie sobie troszeczkę jeszcze potańczyć tutaj na festiwalu, który za chwilę będzie się zbierał, bo już mamy prawie pierwszą w nocy, ale możesz chwilę potańczyć, a tańczyć lubisz, więc to ci troszeczkę może, przynajmniej mam nadzieję, że to troszeczkę tobie podniesie właśnie zabawę, przynajmniej mam taką nadzieję, a przy okazji też możesz porozmawiać tutaj o pochwalić styl, proszę bardzo. Tutaj możesz pochwalić właśnie o strojach i modach, i stroju i modzie właśnie z Ewką, no bo tego jeszcze do pracy nie zdążyłaś zrobić, wiadomo, na poniedziałek musimy, fajnie by było właśnie tutaj, o właśnie, porozmawiać o strojach i mieć to już z głowy, mówię tak jak Diego, o, z Diegiem też na przykład mogłabyś porozmawiać. Miałaś chyba tańczyć, halo. Dlaczego nie tańczysz, kochana? Miałaś tańczyć. O, już jesteś szczęśliwa, super. Bardzo mi się to podoba, ale chciałam właśnie tobie troszeczkę tej zabawy podrzucić do góry. No, ale na szczęście mam już gotowe jedną rzecz przynajmniej, więc to zawsze super.
O, 33% wykonane. Dobra, możesz z Diego porozmawiać jeszcze o tych strojach, żebyśmy też już to mieli z głowy. Z trzema osobami, widzę, będziemy musieli porozmawiać. Oczywiście tutaj jest kosmitka jakaś za barem, więc ona często mi tutaj wchodzi. Słyszę jej głos cały czas. O, jeszcze z Lily Fang możesz sobie o strojach porozmawiać. O, bardzo się przyjaźni z Diego, super. Bardzo dobrze. Jeszcze nie myślałam, czy jakiś romans, wiecie, robić naszą tutaj Patrycją z kimś. To będzie jej tutaj, bym powiedziała, romantycznym zainteresowaniem, ale na to mamy czas. Na razie się interesujemy, żeby brak przyłącza, bym powiedziała, tutaj właśnie zredukować, więc to na razie jest moim raczej priorytetem. Dobra, rozmawiasz o tych strojach z Lily? Ukończone, super. Niestety towarzystwa ci się za bardzo nie udało podnieść. No ale cóż, ale chyba czas wracać do domu, bo ta energia też jest fatalna u ciebie. Tak jak sądziłam, na święta ten przycisk też działa super, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. No to teraz trzeba byłoby jeszcze jakieś zobaczyć, czy to można mieć kilka naraz rzeczy, a więc czy wydarzenie i święto i coś takiego. O nie, zepsułaś toaletę. Och, dobra, zamienimy ci ją, żeby nie było. Później sobie usiądziesz na muszli, bo musisz skorzystać. No i później wypadałoby jeszcze, żebyś sobie właśnie coś zjadła, na przykład chipsy. Proszę bardzo, dzisiaj mamy sobotę, może to być dzień niezdrowego jedzenia, no i myślę, że później sobie chwilę na rowerze pojeździmy. O, jutro też jest dzień zajączka, ale dzień zajączka to sobie na pewno święto zostawimy na jutro, żeby nie było. Czy ty wzięłaś sobie już jakiś parasol? Nie, ja tobie nie wzięłam. O, niedobrze, niedobrze, tobie nie dałam żadnego parasola. No, no, czwarty odcinek, ja dopiero sobie przypomniałam, żeby parasol jej wybrać. Po prostu świetnie, ale po prostu ten deszcz mi o tym przypomniał, że oczywiście jeszcze nie mamy parasolki, a warto by było przecież mieć na deszczowe dni, a ciebie przecież to nic, absolutnie nic nie kosztuje i nie potrzebujesz do tego prądu, więc jak najbardziej mogłabyś w końcu ją wybrać. I dla ciebie myślę, że pójdziemy w różową, więc myślę, że to będzie idealna parasolka dla ciebie. No niestety pada deszcz, a ja ci będę za chwilę kazała jeździć na rowerze, ale to wszystko dlatego, żebyś była szczęśliwsza, więc to wszystko będzie dla ciebie. A propos, poprzedniego dnia wywiesiłam zdjęcia, proszę bardzo. Mamy, miała jeszcze zdjęcie z Elizą Pancakes, ale ono było takie, były złej jakości. Prawie twarzy Elizy było nie widać, więc tutaj stwierdziłam, że jednak nie będę. O, nie, jakie baw się w deszczu, chciałam, żebyś podeszła tutaj, zapraszam, zapraszam, zapraszam. I za chwilę podjedziesz sobie w dwa miejsca rowerkiem, w tej z powrotem i będzie dobrze. A więc tutaj zrobimy tak. Podjedź rowerem tutaj. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Halo, dlaczego podeszłaś na górę? Miałaś podjechać. O właśnie, będziesz jechała? Będziesz, 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 będziesz? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam, zapraszam do jazdy. O, super, super. Mam nadzieję, że się uda. Czy tam, jak tam pranie? Nie, jeszcze nie musimy na szczęście robić. Bo to będzie smutny dzień, gdy będziesz musiała robić pranie. Oj, na pewno nie będzie jej dobrze, gdy będzie musiała w końcu zrobić pranie, więc odwlekamy to oczywiście w czasie. No i następnie podjedź rowerem. Tutaj z powrotem zapraszam. Z górki na pazurki. No, rower to jest naprawdę świetna sprawa. Oczywiście za chwilę też możemy się pobawić wskaźnikiem laserowym z jednym z kotków, więc to też wtedy nam pomoże. O, bo w sumie kotki nam poprzechodziły, więc możesz podejść tutaj z powrotem. I jeszcze jakiś właśnie wskaźniczek laserowy odpalimy i mam nadzieję, że będzie dobrze. Z kim można byłoby? Może stało, proszę bardzo. Jakieś tutaj przyjazne powitanie możesz spróbować zrobić i za chwilę. Czy tutaj jakiś kotek nam je z miseczki? Mister? Jakie imiona mają? Mister? Podoba mi się ten Marty, tak? Dobrze przeczytałam? Tak, Marty mi się podoba, fajny jest. Też może się na chwilę z nim przywitasz. Możesz się przywitać z tym Tao, czy niekoniecznie? Halo? Dobra, widzę, że Tao coś tam niekoniecznie, to się proszę tutaj przywitać z Martim. Może on tutaj... Marty, halo? Chciałam, żebyś się z nim przywitała. Kobi, widzę, że serduszkuje. Przywitamy się z Martim, czy nie? Halo? Gra mi pozwoli, no widzicie, z tymi kotami. Ile tutaj ich? Tutaj jest tyle ich, że po prostu, jak widzicie... Nie da się. Dobrze, zaprosimy do środka. Jak już przyszłaś do nas, to zapraszamy. Widzę, że chyba sobie Marty poszedł. Widzę, że jedynie zwierzaki, psy nam zostały, więc widzę, że Rambo mamy. Ale Rambo to chyba nie chciał się bawić. To może tutaj poznaj tego zwierzaka. Bo fajnie byłoby się z jakimś pobawić. No, a widzę, że mi same pieski zostały, no. O, proszę bardzo. Kobi. Z kotami znacznie łatwiej się pobawić. One zawsze się chcą bawić, no.
Już się przyjaźnisz z Kobi, no proszę, baw się. Proszę bardzo, spróbuj się pobawić z Kobim, który mi tutaj serduszkuje. Nie wiem, czy z tego coś kiedykolwiek wyjdzie, ale widzę, że Kobi się chce ładnie bawić. Super, bardzo fajnie. No trochę zabawy wchodzi, ale wydaje mi się, że zabawa wskaźnikiem laserowym chyba trochę lepiej. No ale dobrze, zawsze niech będzie. No to co, możesz później sobie oczywiście porozmawiać z naszą Ewką, która do nas przyszła, bo mam nadzieję, że w przyszłości zaproponuje nam jakąś fajną pracę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że kiedyś to nam ładnie zrobi. O, Ewka chciała nam wynieść śmieci. A ja ją zatrzymałam, by porozmawiać. Och, 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 och. Aha, no tak, wysokie wymagania, cecha. O nie, jak mogłaś zostawić śmieci? Dobra, śmieci mają trafić do kosza, nie mogą tak sobie leżeć na zewnątrz. Absolutnie, absolutnie, absolutnie nie. O, widzę, że czujesz się rozgniewana z powodu cechy parceli. Wudu, ból. O, i wypełniłaś święto, super, to mogę je schować. Jak mamy je wypełnione? O nie, czyż... Co to było? Jakieś widziałam? Coś dziwnego tu widziałam, dobrze. Ale dziwne rzeczy zostawmy sobie na następny odcinek. Oczywiście będziemy musieli ćwiczyć umiejętności literackie pomiędzy właśnie dniami pracy, więc sobota, niedziela to jest to. No i mam nadzieję, że poniedziałek, wtorek w przyszłym tygodniu Patrycja dostanie kolejny awans i będziemy mogli usunąć kolejne wyzwanie parceli, więc jestem przekonana, że jest w stanie to zrobić dobrze i do tej pory idzie. Już jesteśmy na którym? Na czwartym poziomie, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Gratuluję Patrycji za wyczyn, którego dzisiaj dokonała w tym odcinku, więc jeszcze raz Wam również dziękuję za oglądanie. Przypominam o live'ie w sobotę, więc serdecznie Was już na niego zapraszam. I przypominam oczywiście o odcinku Info Simsów, który wyszedł, na który też serdecznie zapraszam. Więc dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!